Słuchajcie, przyszło mi coś. Zamówiłam z Temu. Słuchaj, Krzyś, lampki, które mają imitować zachód słońca. Tak? No, trzymaj. Jak to ma niby to imitować? Zobacz. Dobra, to miało być na sprawdź to, ale ja to muszę zobaczyć już teraz. Potrzebuję na razie to. Będzie wielki tam. Widziałeś? Trochę prądu było w środku. Wiesz, dają takie łuny, światła do zdjęć i tak dalej. No spoko, jestem ciekawy, jak to będzie, wiesz, jak to będzie ciemniej, bo trochę jest za jasno tutaj. Kabel krótki, to się nie rusza, to mam z tym zrobić. Ty zasmażyj ja. No jest zachód słońca. Gdybym miała 16 plusterek i odbiła to mniej więcej po salonie, to efekt finalny byłby właśnie taki. Mikołaj zostało, to bardzo mocno świeci. Gdzie? A no, tu jest dużo ciemniej. Nie wiem, jak to pół ustawić, wiesz, żeby to miało sens. Nie wiem. Świetne. Kupiłaś dwie? Trzy. To sobie będę żałować. Ale w różnych kolorach może to po prostu. Felerny kolor, nie wiem, no być może. Wszystkich tak przyoszczędzi. Nie wiem dlaczego to się nie rusza, wiesz. Może no, ja bym to się nie rusza. Może to, wiesz, odkręcić i zrobić taką. No dobra, ale musimy to podłączyć. O, ten jest lepszy. Bardziej taki zachód słońca. Tak. To by miało. To jest klimatyczne. Niech to masz sens, ale popatrz. Chodź. Teraz on zachód słońca. Aaaa, ci będzie! Mama widzi, ma to. Ty, zachód jest w drugą stronę. A ma. O, i tak właśnie. Bye. Słońce nam zachodzi i zaszło. No to masz, patrz. To jest fajne. Sprawdzamy trzecie. Wyszło słońce, no. Nie ma. Trzecia jest z pilotem. Nie bawić mi z Mikołajkiem. Będziemy się bawić z Mikołajkiem, tylko musimy popracować. Bawcie Mikołaj. Tak. Nie bawimy się z Mikołajem. Ja się z tobą cały ranek bawiłam. Ja nawet nie pracuję, nie? Będziemy mieszkać w namiocie. Namiocie? No. No i ten pilot co robi? Ale to ma duże takie. Chyba szerzej. No, nie wiem co robi. Gdzie on co? No, zmienia kolor. Zmienia kolor. No, chodź. Okej, to jest taka bardziej zaawansowana. Bardziej zaawansowana wersja. No świetnie. O! O! Zmieniłeś! Mikołaj umie zmieniać kolory. Hej! Nie działa. Ten guzik. Ten guzik? Nie działa. To jest do, żeby było jaśniej albo ciemniej, ale on chyba nie działa. Nie, bo co to jest specjalny pilot, mi się wydaje, że nie wszystkie przyciski są chyba ten. O, wyłączyłeś. Wiesz, umiesz wyłączać i włączać. Ale wiesz, na jakąś sesję, na zdjęcia. No i... Całkiem fajne. Tyle, że trzeba było mieć uchwyt, żeby tym sterować i kierować. Bo ja widziałam, Laska takie coś miała, na Instagramie to widziała. I właśnie ona sobie to odchylała na różne strony, no nie? Mhm. I robiła po całym pomieszczeniu takie światła. Ale to było ruchome. Może robiła sobie to sama, bo wystarczyłoby, wiesz, taki ten... kulkę taką. O, teraz to w ogóle jest dyskoteka. Zachodzę w pójdę.
świeci strasznie mocno. Bardzo mocno to świeci, no. Bardzo mocno. Ale fajnie, spoko. Do... Fajnie, tylko kabel krótki. Trzeba tylko znaleźć zastosowanie. No, jestem mistrzem kupowania czegoś, a potem znajdujemy zastosowanie. Dobra, możesz się bawić. Okay. To ja wam pokażę bułki. Głodna jestem. Trochę za dużo je zrobiłem. Raczej będziemy dzielić je na 5 części i nie na 4. Ale wyglądają ładnie. Na górze jeszcze jest pieprz. Daddy. Tak? O, dziękuję. Kupiłam sobie już spodenki idę. Z dziurami na poślady. Bo po co? Bo w normalnych się nie mieściły moje poślady. To są wyprodukowali spodenki z dziurami na poślady. Wow. Tutaj nasze beleczki na pergole. One zostały wszystkie przeszlifowane. Bo z Castoramy one były, można powiedzieć, heblowane, natomiast nie były takie gładkie jak są teraz. Ja je wszystkie wyszlifowałem papierem ściernym. Tu nie widać różnicy na tych belkach między tym 180 a 120 tą gramaturą. Nie ma to właściwie żadnego znaczenia. A 120 szło nieco szybciej. Belki nie są idealnie równe z Castoramy. To trzeba wziąć. I tak wybierałem te, które były najprostsze, natomiast nie są równe. I będę musiał po prostu te, które są od elewacji, wybrać takie najprostsze trzy belki, które mam. I reszta to już tam nie ma dla mnie większego znaczenia, że one tutaj, o to jak widzicie, jest delikatny tam banan na tej desce, na tej belce. To mi to nie przeszkadza. Chcę to mieć szybko, ładnie zrobione. Ja ich nie impregnowałem, bo one wyglądały z Castoramy, że już są impregnowane, więc ten etap po prostu pominąłem. Tutaj kolejne belki, właśnie tutaj mam zaznaczone papierkiem tym, żeby wiedzieć, które to są te najbardziej proste i te trzy belki właśnie użyjemy sobie zaraz przy ścianie. Kolor jest ten sam położony, co mamy na tarasie, tylko dodatkowo jest tutaj jeszcze warstwa bezbarwnego. Tutaj taki trochę bałagan, tutaj akurat składujemy papiery, więc sorry za to, ale tak to wygląda. Tutaj mamy ten, którym malowaliśmy taras, czyli tutaj 3V3, kolor dąb mat. A jeśli chodzi o tą górną warstwę samego oleju bezbarwnego, to mam go tutaj. Jest to bezbarwny, też 3V3, olej do tarasów. I będziemy zajmować się montażem. W międzyczasie zająłem się jeszcze tutaj tymi naszymi elementami pergoli, które tutaj leżą. Tutaj są te spody. I do spodu tutaj dodaję jeszcze podkładki, żeby to drzewo, które tu będzie stało jakby w środku, no nie na ziemi, żeby ono było jeszcze troszkę nad ziemią, że jak woda by tam jakaś podeszła, to żeby to po prostu nie gniło. I dlatego te podkładki gumowe wklejam tutaj. Ona ma tu 9 cm na 9, jeśli chodzi o belkę, która do tego wchodzi. Więc idealnie beleczki z Castoramy, które tutaj kupiliśmy, wejdą nam tutaj do środka i będziemy mogli to wszystko zamocować. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie kąty i tak dalej, no to one tu już mają pełno dziur, gdzie możemy dać po prostu śruby, żeby to wszystko się trzymało. No to co? Ja lecę robić dalej i lecimy dalej z tym filmem. Grywam ślimaka! Tak.
przyjechałeś. Znowu przyjechałeś mi po stopie, Miki. O ty! Ej. Zburzysz namiocik. Ała! 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 Co się mówi? Trzeba inaczej ułożyć.